Witam was wszystkich z tej strony Maksymalny 7, a to drugi odcinek z Skyblocka. Dobra, jesteśmy na mojej wyspie. Jedyne co zrobiłem poza odcinkiem to jest ulepszenie minionków do trzeciego poziomu. Teraz do trzeciego poziomu. Mamy trzeci poziom, jest fajnie, tutaj chyba też nie ulepszyłem. Jedyne co zrobiłem to autosmeltera, którego się robi w sposób, nie pamiętam jaki, zaraz zobaczymy. Zobaczcie, wchodzimy tu w cobblestone i autosmelter jest na trzecim poziomie i robimy go w następujący sposób, czyli z 64 cobblestone'ów i jednego węgla, więc wydaje mi się, że to jest bardzo użyteczne, ponieważ to powoduje, że z rud żelaza, czyli z bloków tak jakby żelaza, robią się sztabki, czyli jakbyśmy mieli auto smelta na lofie, więc bardzo fajnie. Możemy ulepszyć to też na trzeci poziom i teraz się pewnie zapytacie, co zrobimy w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku zrobimy taką fajną rzecz, że pójdziemy sobie do Deep Caverns. Tylko nie jestem pewny, czy ja mam odpowiedni poziom, żeby tam pójść, więc zaraz się przekonamy. Założymy moją zbrójkę od jednego. Założymy zbrójkę, którą dostaliśmy od jednego z graczy. Dobra. Mam zenchantowane na razie przedmioty tylko na telekinezę, ale w dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak zdobyć pozostałe przedmioty. Chwileczkę, bo tutaj muszę render distance zmniejszyć, bo te shadery trochę jednak zżerają pamięci komputera. Ja nie mam jakiegoś komputera z tytanu, nie mam RTX-a. Ale wygląda to o wiele ładniej na shaderkach, więc wydaje mi się, że po prostu shaderki muszą być. Dobra, idziemy do Goldmine. Goldmine, dokładnie. Jak jesteśmy już tutaj w Goldmine, właśnie coś tam zbugowałem. Jesteśmy w Goldmine, to wtedy musimy przejść dalej, idziemy cały czas prosto, lecimy, biegniemy i jak będziemy koło takiego rozwidlenia, takiego skrzyżowania nawet, to idziemy prosto tam, ponieważ tam jest portal do Deep Caverns i tutaj mamy wymagany piąty poziom, a ja mam na razie poziom mining. Mamy na czwarty, czyli tak naprawdę chwileczkę pokopiemy i mamy kolejny poziom. A czemu ja tak bardzo chcę tam iść? Tam jest bardzo ciężko przeżyć, zwłaszcza jak nie ma się kompletnie prawie zbroi. Ale nie powiem, że się nie da. Bo na pewno się da. Dokładnie tak. Patrzę tak na tego expa. Jeszcze brakuje 100 expa i będziemy mieli piąty poziom, będziemy mogli na spokojnie pójść do Deep Caverns, czyli do głębokich kopalni, tak na polski przetłumacząc 100. Dobra, kopiemy i uwaga, końcówka poziomu i uwaga, uwaga, mamy! Mamy 20 teraz procent szansy na wypadnięcie podwójnej rudy. Dokładnie tak, 300 coinów i jeden defensa, to jest naprawdę fajne. I teraz zobaczcie, nie wiem co ten wagonik tutaj robi, ale idziemy do Deep Caverns. I tutaj jest taka rzecz, że idziemy dalej. Tutaj mamy wszystkie możliwe rudy. Czyli mamy obsydian, diamenty. Znaczy obsydian to jest taki mniejsza ruda, tam są po prostu bloki diamentów. Mamy żelazo, węgiel, złoto, emeraldy. Trochę tutaj. On nam mówi, że to jest w ogóle operator windy, więc jeżeli byśmy mieli odblokowane kolejne poziomy, kolejne piętra, to wtedy możemy po prostu do niego podejść i nie musimy schodzić po prostu takimi tunelami. Ogólnie to wrócę do początku. Tutaj troszeczkę tak poleciałem. Tak, tutaj rozpią się creepery. One nie są za bardzo niebezpieczne. One są bardziej po prostu przeszkadzające. Powiem tak, bo bardzo daleko odpychają. I zobaczcie, tutaj się pojawiliśmy na początku, nie? Tutaj byliśmy, mamy portal. Piękny.
piękny, nawet nie wiem, czy to portalem można nazwać, po prostu przejście, które oferuje nam przejście do Goldmine, albo powrotu do Goldmine. Dokładnie, dobra. I co ja chciałem powiedzieć, to to, że jeżeli jesteście tu, to wystarczy przejść sobie tędy, idziecie sobie tędy, idziecie, 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 tędy, i jak jesteście tutaj, to to macie w tym miejscu zejście już do kolejnego etapu. Tutaj bardzo łatwo jest znaleźć na tym etapie jeszcze te przejścia, ale w późniejszych, uwierzcie mi, jest coraz ciężej. Jesteśmy w lapizowym. Zapomniałem, że to nie jest Boże. Nowsza wersja, jest stary tryb walki, ale ja się wolę z nimi nie bić. Wiecie czemu? Bo one zaraz zaczną we mnie strzelać laserami. No właśnie, widzieliście kawałek tego lasera. I teraz tak, gdzie jest zejście? W dół. Ja chcę dzisiaj obejść każdy możliwy ten biom, jakby na odcinku. On do mnie strzela już. Trzeba biec. To nie można się zatrzymywać, ponieważ zaraz mnie zabiją. Mam już tylko 8 serduszek. I tutaj są pigmeny, one są bardzo szybkie, więc trzeba po prostu biec przed siebie. A! No i niestety zginęliśmy i straciliśmy 400 monet. Zapomniałem o tym, żeby odłożyć pieniądze. A! Szkoda. No szkoda, ale to nie jest dużo. Na całe szczęście, więc po prostu podchodzimy, teleportujemy się i jesteśmy. Jutro na kanale jest nowa seria, więc bardzo zapraszam. I teraz... Czy to... Nie, trzeba mieć żelazny kilof, niestety. Jestem za biedny jeszcze, żeby wykopać redstone. Ale zobaczcie, tutaj mam jakieś zejście, czy to tutaj, czy to tutaj? Nie, to nie tutaj. To nie tutaj. Nowsze wersje się kłaniają. O, pigmeny mnie nie atakują. O! Jest przejście niżej. I mamy kolejne. I to są emeraldy. I to jest najtrudniejszy możliwy do znalezienia przejście. Teraz będzie, bo naprawdę... Dobra, jesteśmy tu. Po pierwsze, te slimy zajmują całe, dosłownie, tunele. To jest naprawdę ciężkie. I teraz, którędy? Trochę biegnę, ale... Chcę znaleźć to przejście. Poza tym ja nie zabijam tych slimów na hita. To też jest bardzo ciężkie. Szczerze mówiąc, ja tym moim kamiennym kilofem nawet nie wykopię tego. Teraz sobie uświadomiłem. O! Zobaczcie! Tutaj mamy Mystery Soul. Jeżeli rozwalicie sobie to, to możecie zdobyć sobie Mystery Soul. Po prostu musicie kliknąć prawym i wyświetli się wam informacja, że albo ją macie, albo po prostu się odblokuje wam. A gdyby ktoś zapytał, po co są te Mystery Soule, to po to, żeby na przykład podnieść wam życie, prędkość, defensa. Tylko musimy pójść do takiej, nazwijmy to, wróżki przy stawie. Nie wiem, czy można to nazwać wróżką, ale... Czarodziejka jakaś, nie wiem, taki... Nie wiem, ja nie umiem nazywać rzeczy, dajmy, że to jest wróżka, jakaś calineczka. Trzeba do niej pójść po prostu i tam odblokować sobie życia. Dobra, szukamy tego. I uwierzcie mi, że to nie będzie łatwe do znalezienia. Biegnę. A jak mam teraz przejść? Odsuń się! Odsuń się! Mój miecz cię pokona!
Nie dasz ze mną rady, haha. A, jednak chyba dałem, bo jesteś za daleko. Aha, nie zabijecie mnie. A, albo jednak zabijecie. Haha, ja sobie biegnę. Nie, uderz mnie. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie! Jest. Udało się. Dobra, pójdźmy w lewo. Prosto. I w prawo, tylko żebym nie zginął teraz. Odejdź. Odejdź, odejdź. A, zginąłem znowu. To jest ciężkie, zwłaszcza jak nie ma się za bardzo życia. Ale ja chcę przejść dzisiaj na sam dół tej kopalni. Pewnie jak będę miał lepszy set i będę miał lepsze to... Ojej! Aha. Aha, okej. Okay. Dobra. Okej, okay, to jest właśnie głupie w tym, że tak naprawdę respicie się tu, a tutaj jest już teleport, który was stepa, więc tak naprawdę nie możecie się w ogóle ruszyć po spawnie, tylko możecie trzymać W. A nie wiecie, kiedy zginiecie, więc to jest głupie. Teraz będę się tepał pewnie jak, nie wiem, z 5 razy. Ale już jesteśmy. Zaprezentowałem wam, że to jest dziwne. Chyba, że wam się to podoba, ale ja wolę... Ja nie chcę się tepać na przykład do Goldmine. Chcę być cały czas na... Deep Caverns. Zapomniałem, jak to się nazywa. I po prostu mnie tepa. A, fajnie. Mądrym pomysłem chyba będzie wyjęcie miecza jednak, wiecie? Dobra, biegniemy. Przebiegniemy tędy. Odczep się, odczep się. Nie powstrzymacie mnie. Aha, wygrałem z wami. Dobra, biegnę tędy. I... O! No proszę, znalazłem. Tylko żeby teraz nie zginąć, bo jeszcze nie odblokowałem diamentów. A w diamentowym już naprawdę będzie ciężko przeżyć, ale chyba łatwiejsze wejście będzie. Z tego co pamiętam, więc biegnę. Biegnę. Już nawet nie wyjmuję nic. Biegnę po prostu przed siebie. Widzicie ile diamentów? Widzicie to? Jakie bogactwo tutaj jest, a ja nie mogę tego zebrać, bo mam kamienny kilof. Było chyba sobie zrobić żelazne, albo chociaż wziąć ten żelazny. Widzę, że nie tylko ja uciekam tutaj przed wszystkimi. O nie, zombie. Jezu, gdzie ja jestem? Szkielet. Mogę go zabić. Jest, zabiłem go. Zaraz biegniemy dalej, biegniemy dalej. Przepraszam, że tak szybko biegnę, ale... O jeny, wcieliście, miałem chyba 100% i teraz mam tylko 19, to znaczy... A biegnę... Słyszę tylko strzały, które padają za mną. Biegnę, nie mogę zwalniać, muszę wyminąć ich strzały. Dobrze, Matrix! Dobrze, teraz biegnę dalej, jak w Matrixie, gdzie ja jestem. Wydaje mi się, że już tym tunelem biegłem. Jest, zabiłem szkieleta, który był na dobicie. Teraz biegnę dalej. Kolejne szkielety, zombie. Co tu się dzieje? Zginąłem. Szkielet mnie zestrzelił. Snajperski szkielet. Niestety. Udało mu się trafić. I nie żyjemy. Ale na całe szczęście w Minecraftie mamy nieskończone żyć. Więc po prostu biegniemy dalej. A jeżeli byś... O... Aha, no to super. Dobra. Nagrywam już troszeczkę ten odcinek, ale na tym odcinku chcę odblokować wszystkie, wszystkie kopalnie. Czyli mimo wszystko już odblokowane i po prostu będę mógł się przeteleportować i z lepszą zbroją wszystkich tutaj wyjaśnić. Tylko, że by ten szkielet mnie nie uderzył. Dobra, nie udało mu się. Biegnę do przodu. Tutaj jest lawa, żeby do mnie nie wpaść, bo wtedy będzie już na 100% po mnie. Idę tędy. A nie widzę nic. Nie widzę tutaj żadnych... Aha, dobra. Ważna informacja. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie tutaj schodzili, to zombie zabija was na hita, a szkielet zabija was na dwa. Ach. Proszę pana, wie pan może, proszę mnie nie zasłaniać, tu rozmawiam,
Proszę pana, wie pan może, gdzie jest zejście w obsydianowej? Wie pan, czy nie wie pan? Wie pan? No nie wie pan chyba, bo się jakoś tak to odzywa, albo mnie nie lubisz. Ale chyba po prostu jest mało mówny, po prostu... Pewnie szukał tego zejścia bardzo długo i teraz nie chcę, żeby... Szukał bardzo długo tego zejścia i teraz trzeba uciekać. Bardzo długo szukał tego zejścia. Teraz nie chcę, żeby ktoś to odkrył w 5 sekund. Ale ja to odkryję, ja to dzisiaj odkryję. Biegnę tędy. Czy uda mi się to zdobyć? Tutaj jest jakiś... W ogóle bardzo ładne są te kopalnie. Nie. Jest. Tylko strzałę widziałem, która poleciała z lewej strony. Biegnę na non-stop sprincie. Tutaj co jest? Tutaj już byłem chyba. Jak ja się podpaliłem? Nie wiem. Ale i dziwne trochę. A nie! Przecież ja nawet do tej lawy nie wpadłem. Halo? Chyba, że to podpala na kilka kratek, ale nie wiem, nie wydaje mi się. O nie! O, biegnij! O, gdzie jest to zejście? Jak to będzie długo trwało, to po prostu wam zrobię timelapsa. Oj, chyba będzie tak trzeba zrobić, wiecie co? To ja robię timelapsa, idę tego szukać, mam nadzieję, że to znajdę. Jak już to znajdę, to wtedy po prostu... Przecież wpadłem do lawy. Jak już to znajdę, to po prostu timelapse się skończy, a wy będziecie mogli oglądać, jak latam i pewnie ginę kilkanaście razy. Więc miłego oglądania timelapsa. Wiecie co? Poleciałem, no jak widzieliście na nagraniu, pewnie na tym 5-sekundowym timelapsie dosłownie. Nieee, moje serce krwawi. No to chyba jednak timelapse się przyda, bo nie pamiętam drogi. Nie, Gościu. W ogóle ile tych operatorów? Są, jest chyba jakaś rodzina bliźniaków. Nie. Ja nie mogę, no. 50 szkieletów ustawionych po prostu na straży. Mam już 0 monet. Dobra, biegnę. Uda się tym razem. Uda się! Mamy to! Mamy to! Biegniemy! Jesteśmy!
Mamy to! 102 metry! Udało się, ludzie! Mamy wszystko! Mamy całą kopalnię odblokowaną. Zajęło mi to trochę czasu. Trochę rzeczy wam wytnę. Trochę rzeczy wam wkleję. Naprawdę jestem z siebie zadowolony. Odkryliśmy całą kopalnię. Teraz biegnę, ponieważ nie chcę zostać jeszcze zabity ostatni raz. Powiem wam tak. Mamy całą kopalnię. Plus jest taki. I wydaje mi się, że chyba w tym odcinku to by było na tyle. Bo jednak odcinek trochę już trwa. Około jakoś 18-20 minut. Z tego co widzę po zegarku, więc ja dziękuję wam za obejrzenie. A jeszcze to zajmę. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, oceny filmiku łapką w górę lub w dół. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.